Hej, witam was serdecznie na kanale w kolejnym odcinku i dziś mamy nowy odcinek z nowej serii, czyli pierwszy odcinek nowej serii. Tak jak mówiłem, będą teraz na zmianę filmy ze słodkościami i będą na zmianę filmy z trendami, ale ja jeszcze dołożyłem nową serię, jaką będzie So Sweet, tak się nazywa ta seria. I dzisiaj macie właśnie pierwszy odcinek z tej serii. Za chwilę wam opowiem, na czym ona będzie polegać, po co ją zrobiłem i czemu dopiero teraz. Także na samym starcie chciałem wam powiedzieć jeszcze, żebyście zasubskrybowali mój kanał, zostawili sobie też łapeczkę w górę pod filmem, włączyli też powiadomienia o nowych filmach, żebyście wszystko wiedzieli i byli ze wszystkim na bieżąco u mnie. Też przypominam wam, że jest nowa kolekcja Dear Side dostępna, więc macie link w opisie. Możecie też sobie kupić jeszcze z poprzedniej kolekcji, na przykład właśnie bluzę z naleśnikiem, bo dzisiaj mamy naleśnikowy film. O co będzie chodziło w serii So Sweet? So Sweet to będzie seria, w której będę gotował. Otóż mam już na swoim kanale serię Instagramowe Jedzenie i tam robię desery, ale jak wiecie, są to desery takie wyszukane, jakieś ekstra kolorowe i w ogóle, i które ciężko jest zrobić i bardzo długo się szuka tych filmów i ogólnie nie sprawia mi to aż takiej mega przyjemności, jak zwykłe proste gotowanie. A chciałem zrobić też taką właśnie serię, w której będę mógł gotować całkiem normalne rzeczy, typu naleśniki, typu jakieś ciasto takie, które jest dość popularne, nie wiem, jakiś sernik, szarlotka, cokolwiek, tylko po prostu w moim stylu, z moimi przepisami, więc właśnie od tego będzie ta seria, będę tutaj gotować całkiem proste, ale fajne rzeczy, które będziecie mogli też odtwarzać, także jeżeli odtworzycie jakieś z tych rzeczy, to koniecznie zrzucajcie na Instagrama fotkę z odtworzonymi na przykład naleśnikami z dzisiejszego odcinka i dodawajcie hashtag SoSweetDominik. Tak jak ostatnio też wspomniałem, robimy nową akcję, czyli tutaj macie profil osoby, która była u mnie mega aktywna na Instagramie, czyli komentowała dużo zdjęć, albo kilka komentarzy dawała, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem, bo lubiła też wszystkie zdjęcia, na pewno pisze do mnie wiadomości, udziela się też na Instastory, także tu macie profil tej osoby, wbijajcie do niej koniecznie. Jeżeli też chcecie, żeby wasz Instagram pojawił się w filmie tak jak tej osoby, to koniecznie bądźcie aktywni u mnie na Instagramie. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Bardzo wiele osób pyta mnie o przepis na dobre pancake'i, bo jak wiecie, lubię pancake'i. Ja uwielbiam je, wy też byście chcieli je pewnie uwielbiać, co niektórzy piszą, że uwielbiają, ale nie mają właśnie sprawdzonego przepisu, dlatego ja przychodzę wam dzisiaj z pomocą. Powiem szczerze, że przetestowałem bardzo wiele różnych przepisów na pancake'i. Troszeczkę niektórymi byłem niezadowolony, niektórymi byłem mega zadowolony, więc stwierdziłem, że trochę je wszystkie jakoś tak pomieszam, połączę, zrobię kombinację i stworzę swój przepis na naleśniki, który będę mógł wam przedstawić i myślę, że będziecie zadowoleni. Naprawdę, ja jestem zadowolony, przetestowałem dzisiaj ten przepis jeszcze raz i wyszedł naprawdę spoko. Także zróbmy go dzisiaj wspólnie. Pokażę wam, jakich składników potrzebujecie. Na pewno potrzebujecie cukru pudru, mąki, proszku do pieczenia, sody oczyszczonej, szczypty soli, jajek rozdzielonych na żółtka i białka, maślanki, oleju i ekstraktu waniliowego. To jest taki dodatek, ale warto go mieć, ponieważ nadaje troszeczkę waniliowy smak pancake'om. Powiem szczerze, że jestem bardzo podekscytowany, ponieważ w tej serii będę mieć swoje autorskie przepisy i będę się bawić takiego kucharza, naprawdę. Normalnie jakbym miał... Kiedyś jak byłem mniejszy w ogóle, to oglądałem na, nie wiem, chyba Food Network, taki był kanał. Oglądałem taką panią, która codziennie robiła właśnie jakieś desery i to był program telewizyjny i ona tak się fajnie bawiła w tej kuchni i robiła super rzeczy, więc fajnie, spełniam swoje marzenia z dzieciństwa. Mógłbym mieć taki program telewizyjny, byłoby fajnie. Dobra, przejdźmy do mieszania naszych składników. Tutaj mam dwie szklanki mąki pszennej, więc dodajemy te dwie szklanki mąki pszennej do dużej miski. Oczywiście mąka musi być przesiana, więc ja wcześniej już to zrobiłem. Jeżeli nie macie jakiegoś fajnego przesiewacza, to polecam coś takiego, to jest naprawdę bardzo fajne. Wystarczy, że wsypujecie tu mąkę, naciskacie w ten sposób, tylko że tu jest puste, więc nie działa i wtedy wam ładnie przesiewa mąkę. Oprócz mąki przesiewamy kolejne inne rzeczy, czyli na przykład cukier puder. Cukru pudru dajemy pół szklanki, około pół szklanki, może być odrobinę mniej, jeżeli nie chcecie bardzo słodkich naleśników, ale też nie dajcie za mało, ponieważ nie robimy naleśników z mlekiem, tylko z maślanką, a maślanka jest kwaśna, więc żeby nie wyszły wam zbyt kwaśne, dobra. Powiem szczerze, że amerykańskie pancake'i są bardzo puszyste i przynajmniej powinny być bardzo puszyste i niezbyt właśnie słodkie, więc trzeba obchodzić się delikatnie z ciastem, bo jeżeli będziecie wszystko mieszać mikserem i po prostu nawalać w tą miskę, to też wtedy wam to nie wyjdzie tak puszyste, bo to jest trochę tak jak z biszkoptem, czyli biszkopt jest naprawdę delikatnym ciastem i trzeba bardzo o niego dbać i robić wszystko spokojnie, powoli, także wy również się nie spieszcie. Jedna rzecz, której ja nie powiedziałem, ale jakby widzicie, co robię po kolei. Najpierw mieszamy wszystkie sypkie, suche składniki, a później w drugiej misce mieszamy mokre składniki. I dopiero wtedy, kiedy je wszystkie zmieszamy, czyli na przykład suche tutaj i tutaj mokre, to wtedy dopiero przelewamy te mokre do suchych i mieszamy to mikserem, ale też na niskich obrotach, delikatnie. Więc mamy już mąkę, mamy cukier puder, więc teraz możemy przejść do tych mniejszych składników, czyli dwie łyżeczki sody oczyszczonej, dwie łyżeczki proszku do pieczenia i uwaga, szczypta soli. Ja tutaj mam taką większą szczyptę, więc biorę palce i
wsypuję może jeszcze odrobinę. I teraz to wystarczy delikatnie przemieszać. Nie trzeba jakoś tego mega mieszać, no bo tutaj tak finalnie mikser będzie to wszystko robił. Jak to mamy przemieszane, to teraz musimy zająć się naszymi mokrymi składnikami. I do tego użyję tej miski może, którą miałem tutaj. Dobra, teraz tutaj wezmę mokre składniki, czyli uwaga, dwie szklanki maślanki, czyli około 500 ml. Do tego dodajemy aż pół szklanki oleju, ale później przy smażeniu już raczej bym nie dawał oleju na patelnię. Dzięki temu też naleśniki będą takie gładkie, bardzo ładne, brązowe. Więc to jest taki mini tip dla was: nie dodawajcie oleju na patelnię. Ewentualnie możecie na pierwszym naleśniku jakby dać trochę oleju na patelnię i przetrzeć naleśnikiem papierowym, żeby nie było nadmiaru oleju, ale żeby jednak ta patelnia była troszeczkę taka zwilżona, żeby się nic nie przykleiło. Przy kolejnych już naprawdę nie musicie nic dawać, powinno być wszystko ok. Także dodajemy pół szklanki oleju. Próbowałem to zamienić na masło kiedyś, ale pamiętam, że zmienił się totalnie smak naleśników i wydaje mi się, że olej jest jednak lepszym rozwiązaniem mimo wszystko. Do tego możemy dodać od razu tutaj ekstrakt waniliowy. Ekstraktu waniliowego daje dosłownie odrobinę, to jest tak trochę na oko, nie wiem, z pół łyżeczki, możecie dodać łyżeczkę, jeżeli lubicie bardziej waniliowe rzeczy. Kiedy mamy wszystkie składniki mokre tutaj, to możemy je również przemieszać, wydaje mi się, że tym, bo nie będzie żadnego problemu, tak dobrze myślę. Oczywiście olej niezbyt chce nam się połączyć z maślanką, ale luz. Później to naprawimy mikserem. Kiedy przemieszałem, teraz mamy właśnie dwie miski. Mamy tutaj nasze suche składniki i tutaj mamy nasze mokre składniki. I teraz możemy przelać te mokre do suchych. I to za chwilę zmieszamy mikserem, żeby nie było żadnych grudek, żeby wszystko ładnie się połączyło. Ale zanim to zrobimy, to musimy jeszcze pamiętać o naszych jajkach. I teraz tak, żółtka dodajemy do tego, co było tutaj, czyli do mokrych składników. Dwa jajka. Możemy to zanim jeszcze robimy mikserem delikatnie przemieszać naszą trzepaczku. I teraz zabieramy się za białka. Tak jak mówiłem, oddzielamy białka od żółtek po to, żeby ubić z nich teraz pianę. Dzięki temu naleśniki będą bardziej puszyste i będą naprawdę takie idealne. Bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie pancake'i są takim trochę odpowiednikiem polskich placków. Czyli to jest niby naleśnik, ale on jest mega, mega puszysty, czyli to są takie placki. U nas bardziej by się robiło takie placki, bo naleśniki, jak ktoś powie naleśniki, to się kojarzy z tymi płaskimi, takimi cienkimi naleśnikami dużymi. A pancake'i są właśnie takie bardziej w formie placków. Wyróżniają się one tym, że jest dodawany do nich właśnie dużo, dużo, dużo proszku do pieczenia i sody oczyszczonej. Znaczy, ja powiem szczerze, że u siebie nie dodaję aż tak dużo, bo dodaję dwie łyżeczki tego i dwie łyżeczki tego, ale w Stanach, jak patrzyłem na niektóre przepisy, to są w stanie oni dawać na przykład 4 łyżki proszku do pieczenia. Więc owszem, one są wtedy mega puszyste, ale też mam wrażenie, że w momencie, kiedy damy za dużo proszku do pieczenia, to później jedząc te naleśniki będziecie czuli na zębach taki nalot niefajny. Więc ja daję troszeczkę mniej, ale fakt, że nadal może wam zostawać coś takiego, no bo proszek do pieczenia trochę tak działa. Mam tutaj te białka, więc biorę mikser i ubijam teraz pianę. Okej, nasza piana jest ubita. Pamiętajcie, żeby nie przebić białek, ponieważ jeżeli je przebijecie, to wtedy też nie będzie dobrze, więc trzeba znać umiar. Jak widzicie, że już się trzyma całkiem siebie, to znaczy, że jest okej. I teraz mieszamy nasze ciasto. Mamy nasze wymieszane ciasto. Tutaj mamy naszą pianę, która jest dobrze ubita, bo nie spada. Trochę się bałem to zrobić, ale na szczęście działa, więc nie spada. Tak, teraz musimy ją sami niestety wyjąć. I dorzucamy do naszego ciasta. Kiedy już dodamy tą pianę, to teraz delikatnie mieszamy już nie mikserem, a na przykład trzepaczką, czy szpatułką, czymkolwiek. Może być to też łyżka. Delikatnie, żeby ciasto nie straciło swojej takiej, nie wiem, no żeby było nadal takie pulchne, delikatne. Bo jak wymieszacie to wszystko mikserem, to po prostu znowu zrobi się taka masa ciastowa. I tyle. Kiedy wszystkie składniki są już wymieszane, możemy dać chwilę temu ciastu, żeby sobie odpoczęło, czyli odstawiamy je gdzieś na bok i w tym czasie ja przygotuję naszą patelnię. Ja mam akurat u siebie naleśnikarkę, którą mogliście zobaczyć w serii Pancake Art i z niej będę korzystać, ponieważ ona jest jakby najłatwiejsza do przenoszenia w studio, ale możecie też to zrobić normalnie na patelni, tylko tak jak mówiłem, uważajcie z tym olejem. Najlepiej dajcie odrobinę, wytrzyjcie na przykład ręcznikiem papierowym i wtedy smażcie też na niskim ogniu. Tak jak widzicie, mam już swoją naleśnikarkę u siebie i jest podłączona, więc odpalam. Ona ma 3 stopnie nagrzania. Ja ustawiam na razie na max, później zmniejszę sobie na 2. Lepiej mniej i wolniej niż szybko i po prostu je spalić. Bardzo mało oleju, ja mam akurat jeszcze olej ze Stanów, który to jest masło. Nie, czekajcie. To jest olej, ale jest jakby stylizowany na masło smakiem. Ale jest fajny, bo ma bardzo mało kalorii. W ogóle ma chyba, o, to jest tak, to jest 0 kalorii. Psikamy delikatnie na maszynę. Teraz biorę ręcznik papierowy, czyli tak samo robicie na patelni i tak samo robicie na naleśnikarce, że przecieracie to po
ten jakby tłuszcz dalej zostaje, ale nie ma takiego nadmiaru, który jest aktualnie już na ręczniku papierowym. Nagrzewamy naszą maszynę i w momencie, kiedy jest nagrzana, czy maszyna, czy patelnia, to dopiero wtedy wylewamy ciasto. Pamiętajcie, żeby ją nagrzać wcześniej, ponieważ naleśnik też nie będzie się tak rozlewać po całej patelni, będzie bardziej puszysty, wysoki i ładnie upieczony. Czuję, że już jest ciepłe, nie wiem, czy to jest na pewno 100% tak dogrzane. Pamiętajcie, pierwszy naleśnik zawsze idzie do wyrzucenia. Biorę sobie na kochle, nie pełną, bo robimy dość małe te pancake'i i nalewam na sam środek. Starając się ułożyć takie ładne kółko, wiadomo, się trochę rozleje, ale mimo wszystko, takie wiecie, kółeczko. I teraz spokojnie sobie czekam, mogę nawet zmniejszyć odrobinę nagrzanie i czekam sobie i czekam i on tak fajnie urośnie, więc poczekajcie ze mną, zrobimy przyspieszenie szybko. Kolejny tip dzisiejszego odcinka, czyli chyba już drugi, albo trzeci, albo czwarty, nie mam pojęcia, bo nie liczę. Mam nadzieję, że kolejne odcinki z tej serii będą już mniej chaotyczne. Chcę, żebyście wiedzieli, jak poznać, że naleśnik jest już upieczony z danej strony. I jak rozlejecie już ciasto naleśnikowe i widzicie takie bąbelki, które się tutaj robią i które pękają, to znaczy, że jak jest ich dużo i najlepiej na środku, bo wtedy wiadomo, że doszło to do środka, bo na środku ciasto jest zazwyczaj najgrubsze. Jeżeli widzicie bardzo dużo takich bąbelków, które pękają, to znaczy, że ciasto, a nasz naleśnik dokładnie w tym momencie, jest upieczone od spodu. Za to z drugiej strony albo zobaczycie, że macie wrażenie, że jest już za długo, więc możecie go zdjąć, albo powinien się pojawić też taki delikatny nalot takiej pianki, nie wiem jak to nazwać, taka pianka. Przy omletach to bardzo dobrze działa, więc nakładamy go na nasz ten i przerzucamy. I teraz, broń Boże, klepać po nim albo cokolwiek z nim robić. Nie, zostawmy go w spokoju, on się ładnie tam podpiecze i będzie super. Damy mu chwilę, żeby się dopiekł z drugiej strony i wtedy zrobimy kolejnego. Myślę, że ułożę ich tak 5 tutaj, wtedy udekoruję je malinami, borówkami i syropem klonowym, bo głównie w Stanach się je z syropem klonowym naleśniki, czyli zazwyczaj układają właśnie taki sobie sos taki naleśników, na to kawałek masła i syrop klonowy. I to masło się tak fajnie rozpuszcza pod wpływem ciepła naleśników. Syrop klonowy jest oczywiście mega słodki i wtedy mają takie śniadanie, bo głównie się je naleśniki na śniadania. Nawet w Stanach, jak byłem za pierwszym razem, znalazłem naleśniki, a dokładnie pancake'i w ofercie śniadaniowej McDonalda. Wydaje mi się, że mój naleśnik jest już usmażony. Naprawdę naleśniki nie potrzebują aż tak dużo czasu na patelni, więc przekładamy go teraz tu. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy on leży na tym talerzu, to troszeczkę też paruje, bo jest gorący, więc można go raz na jakiś czas przerzucić na drugą stronę, żeby po prostu nam nie zaszła para tam pod spodem, się nie zrobił taki flaczek. I rozlewam kolejnego naleśnika. Myślę, że mógłbym rozlać już nawet 5 takich, ale boję się, że one mi się skleją, a chciałbym, żeby to ładnie wyglądało, więc będę robić po 2. I czekam. Wracając jeszcze do tej temperatury, o której mówiłem, czyli żeby nie przesadzać i żeby to robić powoli. Też chodzi o to, że gdybyście mieli mega, mega nagrzaną naleśnikarkę czy patelnię, to po prostu one by się zrobiły czarne, a tutaj wszystko jeszcze nie byłoby spieczone i w momencie, kiedy byście chcieli to przewrócić na drugą stronę, to ten naleśnik by się rozleciał, by się rozpłynął i nic by z tego nie było. A tak to te ciasto już powoli się tak skupia w sobie, trochę się już przypieka i jest nam łatwiej później przekręcić te naleśniki, bo nie rozlewają się. Ale mega. Uwielbiam, jak naleśniki są tak idealnie usmażone, w sensie, że nie widać na nich żadnych kropek oleju czy coś. I one właśnie takie są. Nie wiem, czy to widać w kamerze, za chwilę wam jeszcze jak podniosę je pokażę, ale są piękne. Normalnie będą prawie wyglądały jak tutaj. Ja tutaj też mam właśnie masło i syrop klonowy. U mnie dorzucimy jeszcze borówki i maliny. Powiem wam też, że można bardzo fajnie zrobić pancake'i z borówkami ogólnie w środku. Ja dzisiaj tego nie będę robić, ale może kiedyś jeszcze zrobię, że dodajecie też do ciasta. Po prostu jak rozlejecie już ciasto na pancake'i, to wtykacie na przykład 5 borówek. I wtedy robi się, no jakby te borówki się tam przypiekły i jak przegniecie na drugą stronę, to też wypłynie z nich taki sok. Pyszne, naprawdę pyszne. Ja tak robiłem i omleta, i naleśniki. Może kiedyś zrobię jeszcze na kanale coś takiego. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, kiedy smażymy te naleśniki i za chwilę będziemy je dekorować, to możecie w komentarzach wpisać emoji naleśnika. Ja będę wam serduszkować wszystkie komentarze z emoji naleśnika, więc koniecznie piszcie w komentarzach emoji naleśnika. Właśnie takie coś jest. Tak mniej więcej wygląda te emoji, właśnie jak mój nadruk z bluzy. Mi się wydaje, że ten naleśnik jest już usmażony. Można je rozłożyć nie na sobie, a na przykład obok siebie, żeby one zdążyły odparować. I rzucamy na naszą naleśnikarkę kolejne naleśniki. I zobaczcie, o czym mówiłem, że ten naleśnik jest naprawdę idealnie usmażony, w sensie nie ma żadnych takich plamek i ładny. Z tej strony jest trochę jasny bardzo, ale
ale jakby jest usmażony, okej, okay? Najważniejsze. Moje trzy naleśniki są już przekręcone, ten jest trochę jaśniejszy, ale już nie mogłem się doczekać, więc za chwilę je zdejmuję i będziemy robić naszą układankę z naleśnikami. Zobaczcie, jak one są puszyste, tu widać mega taki odstęp właśnie. Normalnie gdybyśmy robili naleśniki i mieszali to wszystko i bez robienia tej piany z białek, to one by były takie cienkie, takie nijakie, a tak to będziemy mieli mega puszyste naleśniki. Ze względu, iż ten jest troszeczkę mały i nie pasuje mi do mojej kompozycji, to mogę wam pokazać, jak puszyste jest ciasto w momencie, kiedy się je rozrywa. Zobaczcie, ono jest mega w środku puszyste. Serio, przy okazji mogę spróbować. Naprawdę są zarąbiste. Dobra, wydaje mi się, że są już gotowe, więc mogę je zdejmować. Powiem wam, że jaram się tą serią, ponieważ w końcu wychodzą mi jakieś dobre rzeczy na tym kanale. Bo przy serii z instagramowym jedzeniem był taki problem, że no niestety nie zawsze wychodziły to dobre rzeczy. Czasami się działo tak, że po prostu to były niezjadliwe rzeczy. Moje naleśniki są gotowe. Wydaje mi się, że to jest trochę za niskie. Ja jeszcze dorobię z 5 za kamerą i wrócę do was z moimi rzeczami do dekoracji. Zanim jeszcze wyniosę ciasto, to chciałem wam tylko powiedzieć, jakbyście się przejmowali, że wasze ciasto jest za gęste. Spokojnie, ono musi być gęste. Ja też miałem wrażenie, że jest trochę za gęste i się zastanawiałem, czy nie zmienić przepisu i nie dodać trochę tej maślanki, ale nie. Dzięki temu nasze właśnie naleśniki są mega puszyste, więc zostawcie je w spokoju, to ciasto. Niech będzie gęste. Moje naleśniki ostatnie już się usmażyły chyba, więc mogę je zdejmować powoli, ułożę z nich piramidkę i będziemy je dekorować syropem klonowym. Ogólnie powiem wam od razu, że syrop klonowy owszem jest trochę drogi, bo za taką buteleczkę płacicie około 30 zł. Ale jest naprawdę bardzo wydajny. Mi zazwyczaj starcza naprawdę do tego momentu, że patrzę później na daty przydatności. O, okej, muszę wywalić. I kupiłem borówki i maliny, którymi zaraz uzbrojemy nasze naleśniki. Górka naleśników jest ułożona, nawet większa niż na mojej bluzie. Bierzemy owoce. Powiem szczerze, że borówki bardzo ładnie wyglądają przy naleśnikach, więc możemy je porozrzucać dookoła talerza. Bo wiadomo, one i tak, nawet jak ułożycie trochę u góry, to one i tak po pewnym czasie po prostu spadną i nie będzie ich widać, więc rozrzućcie gdzieś przy talerzu. Będzie to na pewno bardzo ładnie wyglądało. Oczywiście borówki są małe, więc na zmianę z malinami, bo maliny fajnie dopełnią dekorację talerza. I teraz zajmijmy się górą. Układam jeszcze tak z 3-4 maliny. Staram się ułożyć tak ładnie, całkiem artystycznie, żeby pomiędzy nie dać borówki, które się mają trochę łatwiej, bo są okrągłe, więc lubią się staczać na dół. Dlatego te maliny będą je trochę podtrzymywać dookoła. Całkiem ładnie. Więc teraz najprostsza rzecz, po prostu polać to syropem klonowym, ale delikatnie i z rozwagą. I polewamy takie paski. Mi się wydaje, że to i tak wszystko spłynie, ale po prostu paski będą wyglądać ładniej troszeczkę. Ja lubię syrop klonowy, więc sobie go nie żałuję. Kiedy mamy już polany syrop klonowy, to nasze naleśniki są gotowe. Więc tak prezentują się moje naleśniki. Za chwilę wam wrzucę jeszcze tutaj przybitki. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Już je przetestowałem trochę wcześniej, więc wiem, że są przepyszne. Jeżeli chcecie przetestować ten przepis, to koniecznie róbcie fotki, jak już zrobicie swoje naleśniki, wrzucajcie je na Instagrama z hashtagiem SoSweetDominik. Dajcie mi znać też, co mam zrobić w kolejnych odcinkach. Myślę, że już rozwiałem wasze wszystkie możliwe pytania, jeżeli chodzi o przepisy na naleśniki, a dokładnie amerykańskie pancake'i. Jeszcze, jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytanie, to możecie dawać w komentarzach, ja będę starał się wam odpowiedzieć. Nie wiem, czy potrzebujecie dokładnego czasu, ile je smażyć, ale myślę, że takie rzeczy musicie sami wyczuć i uczyć się metodą prób i błędów. Także jeżeli odcinek wam się podobał, jeżeli seria wam się spodobała, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, włączajcie sobie powiadomienia o nowych filmach, żebyście nic nie przegapili, na przykład nowych przepisów, wrzucajcie fotki na Instagrama, bądźcie aktywni na Instagramie, żeby wasz profil pojawił się w kolejnym odcinku. Widzimy się już we wtorek albo czwartek o godzinie 19. Do zobaczenia, pa!